witajcie po raz drugi w Warszawie. Jeszcze przed zmrokiem udało nam się odwiedzić warszawską starówkę, na której panowała naprawdę wyjątkowa atmosfera. Powodem tego był 17. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Za naszymi plecami w tym momencie odbywa się ostatni koncert 17. Festiwalu Jazz na Starówce. Dzięki festiwalom takim jak ten ludzie mogą zapoznać się z nową, świeżą muzyką jazzową, która jest grana na całym świecie, ponieważ jest to festiwal międzynarodowy. W tym roku między innymi był Gary Goodman, również taki polski, bardzo stary zespół klasyczny, Laboratorium. W tym momencie gra gwiazda światowego, takiej światowej muzyki jazzowej, Omar Puente, to jest muzyk kubański. Uważam, że koncerty jazzowe jakby powinny być tutaj co tydzień, co roku, od samego rana do wieczora, ponieważ w tym momencie Starówka jest zupełnie innym miejscem. Nabiera jakiegoś swojego kolorytu. Jazz zresztą wydaje mi się pasuje do zabudowy, do tych wszystkich rzeczy, które się tutaj dzieją. O miejscu, które za chwilę odwiedzimy, już od dawna mówią wszyscy. Jednak to właśnie dziś po raz pierwszy rozbłyśniono na tle panoramy miasta. Zapraszamy Was na Stadion Narodowy. Big Light Show to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. To jest moje pierwsze Big Light Show i uważam, że jest bardzo fajne, bardzo emocjonujące. Jest urocza, jest atmosfera, ludzie wszyscy się bawią, śpiewają, cudne efekty. Wspaniała sprawa, to miejsce powinno żyć. Zatkało mnie. To było bardzo piękne, super aranżacja. Bardzo ładnie, wow. Dzięki, koncerty, genialne widowisko, wow. Najbardziej podobały mi się fajerwerki. Fajerwerki owszem, muzyka dobrze dobrana. Solik trochę przynudzał przy końcu, ale Peszek super. Bardzo mi się podobało, tym bardziej, że po raz pierwszy widziałem panią Peszek, także sympatyczne wrażenie, bardzo fajnie. Podobają mi się występy, podoba mi się nastrój, podoba mi się, że tutaj jesteśmy, jest super. Warszawa powinna się tak rozwijać kulturowo i bardzo mi się podoba, jak przechodzę się po centrum i tam coś się dzieje, nie jest tak cicho, więc również takie wydarzenia mi się podobają. Bardzo jednoczy warszawiaków, zdecydowanie promuje stolicę, także jak najczęściej coś takiego. A myślę, że to jest fajne, bo ludzie mogą się zebrać, posłuchać muzyki, zobaczyć stadion. Było super, naprawdę, bardzo fajny pomysł i bardzo fajne wydarzenie. To wydarzenie nie powinno być wydarzeniem jednorazowym, spotykamy się tutaj jak najczęściej i bawimy się wszyscy razem.
Nie wiem jak ty, ale ja po takim show mam ochotę na chwilę wyciszenia. W takim razie w następnym miejscu, do którego się wybierzemy, poczujesz się wprost idealnie. Przed nami bardzo cicha impreza. Silent Party, co to właściwie za projekt? Jest to projekt, który dotyczy imprez słuchawkowych. Prowadzimy go od roku. Ludzie bardzo różnie reagują na silenty, ale z reguły jest naprawdę przednia zabawa. A skąd właściwie pomysł na taką imprezę w ciszy? No pomysł to przyjechał do nas oczywiście z zachodu jakiś czas temu. Tam już te imprezy hulają od jakiegoś paru ładnych lat. U nas w zasadzie zaczęło się jakiekolwiek tutaj rozmowy na ten temat w zeszłym roku. W tym roku jest prawdziwy boom. Jest to bardzo ciekawa alternatywa do siedzenia po prostu w kawiarni. Można się pobawić ciekawie, zobaczyć jak ludzie bawią się w ciszy tak naprawdę z zewnątrz i nie wiemy do czego tańczy tak naprawdę. Druga osoba, mamy dwa kanały i druga osoba może tańczyć w ogóle do innej muzyki. To jest bardzo dobra forma, stworzona dla mnie, dlatego, bo ja ogólnie bardzo cierpię na dyskotekach zawsze z powodu nadmiernego hałasu. A tutaj mogę sobie ustawić regulację głośności i to jest jakby plus duży. No i też dwa kanały do wyboru muzyczne, prawda? Jeśli coś tam się nie odpowiada dana muzyka, mogę sobie zawsze zmienić i mam jakiś wybór. Główną siłą napędową jest walor społeczny, że mamy absolutną ciszę, nie ingerujemy w przestrzeń miejską, możemy spokojnie imprezować, ludzie jedynie co robią to szurają, ewentualnie wydają jakieś mniej lub bardziej artykułowane odgłosy i to jest cały hałas z tym związany. To jest tak samo jakby się poszło na dyskotekę, tylko trochę może bardziej jest się we własnym świecie, ale też na przykład możliwość rozmowy, że można jednak porozmawiać, zdjąć słuchawki i nie trzeba się przekrzykiwać. No wydaje mi się, że dużo jest takich plusów, które właśnie spowodowało, że chciałam zobaczyć jak to wygląda, że jednak to jest, jednak silent party jest naprawdę takie właśnie silent i to jest fajne. W poprzednim odcinku pokazałyśmy wam, jak Wisła zmienia się w Morze Śródziemne. Wcale nie zamierzamy na tym poprzestać. Okazuje się bowiem, że nad Wisłą zdarza się dużo więcej cudów. Witam wszystkich w studiu nad Wisłą, Warszawa, zaraz obok Centrum Nauki Kopernik. To przestrzeń, w której staramy się pokazać, że można łączyć kulturę codzienną, kulturę niecodzienną, relaks i fajny sposób spędzania czasu w szczycie wakacji w Warszawie. Tutaj codziennie coś się dzieje. Poniedziałki są dedykowane grom i zabawom planszowym, różnym aktywnościom dla dzieciaków. We wtorki mamy open stage, gdzie pokazuje się całkiem spora liczba artystów najróżniejszych dziedzin sztuki i kultury. W środy mamy na przykład w tym miesiącu teatralne, co środę są komedie na lata w ramach cyklu, który jest organizowany przez Fundację do Dzieła. Czwartki to zawsze czwartki koncertowe, piątki i soboty, tak jak dzisiaj słychać, no to muzyka do tańca, tak, i do takiej letniej zabawy. W niedzielę z kolei zawsze gramy jazz na żywo, także to jest program wieczorny, a tutaj w ciągu dnia obok tego wysypaliśmy kawałek plaży, można grać w badmintona, w piłkę plażową, w rzutki, w bule, jest tego cała masa. Dopilnowywania, by cud nad Wisłą zdarzał się codziennie, też zrobiliście coś więcej, wybraliście 100 najciekawszych, najfajniejszych miejsc w Warszawie.
Tak, już jakiś czas temu wydaliśmy książkę. To była dosyć pionierska publikacja w 5 językach w ramach jednej książki z subiektywnym wyborem 100, naszym zdaniem, najciekawszych miejsc wpisujących się w 6 różnych kategorii spędzania wolnego czasu. To jest książka dedykowana przyjezdnym, a tak naprawdę bardzo wielu warszawiaków znalazło w niej ciekawą lekturę. Zbieracie ciekawe miejsca i przyznajecie jednocześnie, że w tych wyborach nie jesteście obiektywni. Czy Cud nad Wisłą jest jednym z tych ciekawych miejsc? Myślę, że tutaj tego lata na pewno bije serce miasta, serce wakacyjnej Warszawy. I nadeszła ta chwila, kiedy musimy się z Wami pożegnać. Wraz z wakacjami dobiegła końca nasza podróż. Tak więc po raz ostatni mówimy Wam pa, pa.